Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. W dzisiejszym materiale omówimy sobie laptopa polskiej marki, czyli Hyperbooka, a dokładnie jest to model NH5 wyposażony w kartę graficzną RTX 3050. Dzisiaj sobie omówimy troszeczkę, czym jest Hyperbook, a także oczywiście przecieramy laptopa w testach. No i odpowiem sobie na pytanie, czy taki laptop może być fajnym kandydatem do zakupu. Ja na swoim kanale tutaj już kiedyś testowałem Hyperbooka. Było to już chyba blisko 2 lata temu. No ten czas leci, wam powiem. Testowałem wtedy model NH7 i wtedy też nieco opowiadałem wam o Hyperbooku jako o firmie. Ale wiem, że nie wszyscy oglądali tamten film, więc jeszcze raz to powtórzę. Tak więc Hyperbook jako firma jest to polska firma. Jednakże ich laptopy i ten, który widzicie tutaj, bazują na kadłubkach popularnej firmy Klewo. Zadaniem Hyperbooka tak na dobrą sprawę jest to, że oni zbierają sobie wasze zamówienia, no i wtedy przygotowują wam, powiedzmy, waszego customowego laptopa. To znaczy po prostu wyposażają go w części, które wy sobie wybierzecie. Dodatkowo Hyperbook dokłada tutaj taką cegiełkę w postaci tego, że oni mają swoje autorskie zmodyfikowane chłodzenia, które często przekładają się na to, że niektóre laptopy mogą lepiej działać. Tak więc oni również dokładają tutaj cegiełkę, nie jest to po prostu jakiś rebranding z Chin bezpośrednio. No i fajnie też wspierać, myślę, jakieś tam nasze polskie, lokalne biznesy. Jest to ciekawa alternatywa. Do dzisiejszego testu mam Hyperbooka NH7 z RTX-em 3050, jak mówiłem wcześniej. No i teoretycznie te laptopy z RTX-em 3050 powinny być tymi budżetowymi konstrukcjami i wejściowymi do świata gamingu. Niestety RTX 3050, mam wrażenie, że w laptopach jest naprawdę dość źle wyceniony, ale do tego wszystkiego sobie wrócimy jeszcze później. Jeśli chodzi o specyfikację, to mamy tutaj i5-11400H, która ma 6 rdzeni, 12 wątków, Nvidia RTX 3050, który ma aż 85 W TGP, no i oczywiście mamy 16 GB RAM-u w Dual Channel. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to cóż, jest ona taka jak 2 lata temu. I szczerze mówiąc, na dzisiejsze standardy przysłowiowego tyłka nie urywa. Obudowa jest w większości plastikowa i sam plastik też nie jest jakiś super jakości, ani nie jest jakoś specjalnie miły w dotyku. Powiewem premium na całe szczęście jest tutaj metalowa klapa urządzenia. Na plus jednak spasowanie laptopa, bo nic tutaj nie trzeszczy, nie mamy żadnych ostrych krawędzi i ogólnie sprawia wrażenie bardzo solidnego, chociaż jak mówiłem, plastiki nie są najwyższej jakości. Sam wygląd kadłubka może się podobać lub nie. Mi osobiście nawet się dość podoba, bo laptop jest taki stonowany bez jakichś agresywnych kształtów czy kolorów. Lubię takie laptopy, które nie krzyczą na każdym kroku, że są gamingowe, ale wiem, że nie każdemu też taka stylistyka będzie odpowiadała. Jeśli chodzi o zestaw portów, to zasługuje to naprawdę na pochwałę. Z prawej strony znajdziemy USB typu A, USB typu C, pełnowymiarowy czytnik kart SD. Z tyłu natomiast znajdziemy mini DisplayPort, HDMI, Ethernet i zasilanie, a po lewej stronie znajdziemy kolejne dwa USB typu A, w tym jedno 3.1 oraz jack mikrofonowy i słuchawkowy. Matryca laptopa też jest bardzo w porządku, mamy tutaj 15,6 cala, rozdzielczość Full HD i 144 Hz, a to wszystko na matowym IPS-ie. Kolory są też całkiem w porządku, odwzorowane, bo mamy tutaj 90% pokrycia sRGB, no i gra się na takiej matrycy bardzo dobrze, nie ma tutaj żadnego smużenia czy czegoś w ten deseń, no i jest to całkiem mocny element tego laptopa. Klawisze mają wyczuwalny skok i klik i to bardzo na plus. Są dość blisko siebie, bo mamy tutaj dedykowaną klawiaturę numeryczną, która moim zdaniem nie jest tak bardzo potrzebna w laptopach do gier. Ma podświetlenie multicolor i możemy sobie nim sterować z poziomu aplikacji, ale nie mamy tutaj żadnych efektów i możemy tylko wybrać jeden stały kolor podświetlenia. Niestety cała klawiatura też dość zauważalnie się ugina pod naciskiem palców, no i sprawia to, szczerze mówiąc, trochę kiepskie wrażenie. Touchpad z kolei jest nieprecyzyjny i przy dłuższym użytkowaniu może dość mocno irytować. Dodatkowo ma dwa fizyczne przyciski, więc tutaj w zależności, czy jesteście fanami takiego rozwiązania, no to spodoba wam się to lub nie. Jeżeli chodzi o sam touchpad, to w laptopach dla graczy jestem tutaj w stanie sporo wybaczyć, no bo i tak, jeżeli gracie w gry, to będziecie używali dedykowanej myszki. Bardzo jednak podoba mi się polityka samej firmy Hyperbook, ponieważ laptopa możemy otworzyć bez utraty gwarancji, a także wymieniać sobie w nim części, więc jeżeli ktoś z was chciałby sobie wymienić dysk, dołożyć pamięci RAM, czy nawet zmienić pastę termoprzewodzącą, to możecie to bez problemu zrobić. No i nie przeciągając dalej, zobaczmy, jak ten laptop radzi sobie w popularnych e-sportowych grach. Jeżeli mówimy o takich prostszych grach, to LOL, Valorant, Fortnite, Apex, CS i Minecraft będą działać naprawdę na tym sposobie.
sprzęcie świetnie. Jeżeli ktoś z Was gra w tego typu gry, no to myślę, że powinien być bardzo zadowolony z tych wyników, no bo tak na dobrą sprawę większość gier oscyluje w okolicach 100 klatek na sekundę, więc będziemy w stanie wykorzystać potencjał naszej matrycy, która ma wysokie odświeżanie. Jednak tak różowo nie jest w przypadku gier potocznie zwanych AAA, czyli tymi grami cięższymi. Tutaj będziemy musieli iść już na pewne kompromisy, jeżeli chodzi o ustawienia graficzne. Jeżeli będziemy chcieli grać w Assassina, Control, Cyberpunka czy Red Dead Redemption, no to będziemy musieli trzymać się w okolicy ustawień średnich bądź wysokich. No i jak sami też widzicie, ilość klatek na sekundę momentami nie rozpieszcza. Oczywiście znajdą się też takie gry jak Doom Eternal, Forza Horizon czy Need for Speed i Wiedźmin, które działają bardzo dobrze na tym laptopie, pomimo że mają wyższe ustawienia graficzne. Ale pamiętajmy też, że są to nieco starsze gry. Z racji tego, że mamy tutaj RTX-a, no to z automatu dostajemy dostęp do funkcji takich jak Ray Tracing czy DLSS Deep Learning Super Sampling. I o ile ten pierwszy jest bardziej, mam wrażenie, w tej karcie w ramach takiej ciekawostki, tak sam DLSS faktycznie może nam dać sporego kopa w niektórych grach. Jeżeli mówimy o Control, no to tutaj mamy przeskok naprawdę bardzo konkretny, bo wskakujemy na poziom 75 fpsów średnio, no i możemy sobie nawet włączyć ray tracing i ilość klatek jest wyższa niż z wyłączonym DLSS-em, więc to naprawdę robi wrażenie. Sam Cyberpunk również potrafi wskoczyć nieco wyżej, jeżeli chodzi o fps, jeżeli skorzystamy z DLSS, ale ray tracingu bym tutaj nie polecał. Pozostałe gry, takie jak Doom Eternal, przykładowo mogą wskoczyć na wyższe ustawienia graficzne z DLSS-em, no i ilość klatek jest naprawdę bardzo podobna, więc sam DLSS w przypadku tej karty robi robotę. Pozostając w tematyce tego konkretnego sprzętu, no to temperatury są w okolicach tych 90 stopni. Procesor w przypadku testu na Red Dead Redemption miał około 85 stopni, karta 87. No temperatury są raczej w normie, wiele laptopów oscyluje w okolicach 90 stopni, chociaż też spodziewałbym się, że RTX 3050 miałby temperatury w okolicach 70 czy 80 stopni, a nie podbijał gdzieś tam niebezpiecznie już pod te 90 stopni. Natomiast jeżeli chodzi o kulturę pracy laptopa, to ma on kilka trybów wydajności. Ja oczywiście w grach testowałem go na trybie performance, bo interesowała nas oczywiście maksymalna wydajność, ale laptop wtedy był dość głośny. Macie tutaj wykres z decybelomierza, jak ten hałas się prezentował. Na szczęście mamy też tryb Quiet, który nieco obniża wydajność, ale laptop jest naprawdę sporo cichszy. Tryb Quiet mam wrażenie, że jest dobry do gier takich jak League of Legends czy Valorant, bo tam nie potrzebujemy aż tak super wydajności i w sumie spadków FPS-ów tam nie zauważyłem, ale w przypadku takiego Cyberpunka, no to na pewno warto włączyć tryb performance. Jeżeli chodzi o baterię, no to wiadomo, że nie jest ona priorytetem, jeżeli chodzi o laptopy dla graczy. Przeglądanie dokumentów, internet, YouTube, Netflix, około 4 godziny. Granie w gry, oczywiście w zależności od tytułu, no maksymalnie 2 godziny. Korzystając z laptopa nie miałem jakichś większych problemów, w sumie poza jednym, który dotyczył karty dźwiękowej. Otóż gdy miałem podłączone słuchawki bezpośrednio do jacka, no to czasami sterownik po prostu przestawał dawać dźwięk na słuchawki i włączał głośniki, mimo że słuchawki były cały czas podpięte i sprawdzałem to na dwóch modelach słuchawek, więc to nie jest kwestia tego, że moje jedne konkretne słuchawki były wybredne. Myślę, kwestia do poprawy w kolejnej aktualizacji sterownika. Teraz chciałbym Wam pokazać, jak ten konkretny HyperBook wypada na tle innych laptopów, które testowałem w ostatnim czasie. RTX 3050, szczerze mówiąc, no przysłowiowego tyłka nie urywa. Jak widać na przykładzie Control, no to 3050 pokonała 1650 czy 3050 Ti z małym TGP, no ale umówmy się, to nie jest jakiś powalający wynik. Do RTX-a 2060 czy 3060 jeszcze bardzo daleka droga. W Cyberpunku 2077 historia jest dość podobna i schemat praktycznie się powtarza. Słowem, szału nie ma. Speed Heat schemat wygląda podobnie, z różnicą taką, że 3050 troszeczkę zbliżyła się do RTX-a 2060. Obecnie jednak, jak mówię, laptopy z RTX-em 3050 są dość dziwnie wycenione. Bo okej, mamy tutaj przyrost wydajności nad 1650 i okej, fajnie, ale po takiej cenie spodziewałbym się więcej. Laptopy z 1650 kosztują około 3000 zł. A ile kosztuje HyperBook? Cóż,
Możecie to sprawdzić klikając link w opisie, tam macie aktualną cenę. I prawdę mówiąc, to trochę sam się zapędziłem w kozi róg, bo korespondując z Hyperbookiem ja właśnie chciałem, żeby oni mi wysłali laptopa z RTX-em 3050, bo spodziewałem się, że taki laptop będzie kosztował, nie wiem, 3,5 tysiąca i będzie takim, powiedzmy, w miarę fajnym wejściem do świata gamingu. No i pomyślałem, że taki laptop może być naprawdę fajną opcją dla osób, które no, nie mają jakichś niewyobrażalnych funduszy. No ale jak sami widzicie, cena troszeczkę mnie zaskoczyła. I dla jasności nie mówię tutaj tylko o laptopach Hyperbooka, bo to jest ogólnie jakaś taka powszechna praktyka, że laptopy jako ogólnie urządzenia z RTX-em 3050 kosztują mniej więcej tyle samo. No i jest to dla mnie dość zaskakujące, bo szczerze mówiąc, jeżeli mówimy o cenie około 4,5 tysiąca złotych, no to spokojnie można dołożyć, nie wiem, 500 i mieć już laptopa z RTX-em 3060, który jest no sporo wydajniejszy, jak widzieliście na wykresie, albo można przycebulić i wybrać laptopa z 1660 albo z RTX-em 2060, bo one często są na promkach, więc tym bardziej dziwi mnie ta obecna cena RTX-a 3050. Z tego też powodu do opisu dorzuciłem Wam Hyperbooka z RTX-em 3060, który moim zdaniem jest o wiele lepszą wartością niż ten konkretny model z 3050. Dajcie znać, co Wy w ogóle myślicie o tej sytuacji laptopów i jakiego laptopa polecilibyście innym. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bajos!